Namaste, Maria Bukardi z tej strony. W ten czwartek spotykamy się na 103. transmisji online od godziny 20:20. Później będzie ona dostępna oczywiście w archiwum. I jeżeli dokładnie w tym momencie czujesz w sobie zablokowany potencjał twórczy, tak jak pokazuje to ta karta 7 monet, czyli oczekiwanie trudności, problemów, kłopotów, taka niepewność w życiu materialnym, może w finansach, a może w innych sprawach, zdrowiu, pracy zawodowej, sukcesie. Jeżeli czujesz, że jakoś to wszystko wokół nas blokuje cię w realizacji siebie, w realizacji twoich marzeń, że wszystko jest takie jakby bez sensu, bo nie wiadomo, co przyniosą kolejne tygodnie i kolejne miesiące. Jeżeli czujesz się tak, jak na tej karcie wielkich arkanów, gdzie ta twoja ochota do życia, ten potencjał twórczy jest odwrócony, czyli spada w dół. Niektóre osoby z nas czują depresję. Niektóre osoby czują tą blokadę na wszystkich poziomach i płaszczyznach. Niektóre osoby po prostu nie wiedzą, jak dalej, co zrobić. Czują tylko, że nie wiedzą jak dalej, że coś w nich się przyblokowało, zablokowało, że nie mają już tej lekkości i radości, bo ich marzenia, ich pragnienia stanęły pod znakiem zapytania, szczególnie w tej sferze materialnej, czyli w tym ciele materialnym, tutaj i teraz. I dokładnie teraz Siła Wyższa daje nam wskazówkę, taką piękną wskazówkę. Nasza poprzednia ceremonia, numer 102, była wibracji srebrnej, żeńskiej. Taka praca z podświadomością, taka praca delikatna, subtelna, na głębokim poziomie. Tym razem jednak będziemy pracować z energią męską, dlatego zwróć na to uwagę, że wszędzie tutaj króluje złoty kolor, ognisty kolor. Taki kolor słońca, wewnętrznego ognia. Bo właśnie ta energia stanie nam do dyspozycji, taka aktywna, taka dynamiczna, by dokonać tej przemiany, by znów aktywować twój twórczy potencjał, tą twoją siłę, realizację twoich marzeń, twoich pragnień i usunąć to ciemne, te ciemne energie, które teraz w tych sprawach materialnych są jakby wszędzie dookoła. By pozbyć się tego, co cię blokuje i z lekkością, radością i aktywnością ruszyć do przodu. Dokładnie teraz, w tym momencie, zaczynam spisywać powolutku w mojej księdze wszystkie przesłania, które przekażę ci w ten czwartek. Od godziny 20:20 widzimy się online. Później oczywiście ta transmisja będzie dostępna w archiwum. I postaram się po naszym, tym pierwszym etapie, czyli oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z miejscem mocy. Oczywiście transmisja odbędzie się prosto z magicznej oazy, jako tym symbolu przemiany i transformacji. Przejdziemy do wszystkich wskazówek, czyli jak pokonać ten czarny, ciemny czas, tą czarną, pajęczą sieć, która jakoś tak zaczyna nas wszystkich powolutku blokować i blokować nasz twórczy potencjał. I jak znów aktywować ten twórczy potencjał we wszystkich dziedzinach twojego życia. Pamiętaj, że najciemniej jest zawsze tuż przed świtem. I że ten czas, nawet jeżeli wydaje się taki ciemny, to jednak dokonuje się tutaj coś wielkiego. Dokonuje się zmiana i przemiana, która dotyczy również ciebie. Możesz wykorzystać ten czas, by idealnie, powolutku albo szybciej dokonać przemiany w tej czy w innej dziedzinie twojego życia. I gdy znów to wszystko będzie możliwe, by z lekkością i radością ruszyć do przodu, do realizacji twoich marzeń i twoich pragnień. Wykorzystaj więc ten czas. Wykorzystaj go na zmianę i przemianę, na uwolnienie się od wszystkich takich czarnych, ciemnych oczekiwań, blokad,
i aktywacji całego Twojego potencjału. Do zobaczenia w czwartek i pamiętaj, wróć do wszystkich poprzednich transmisji. To jest w tym momencie ponad 100 godzin. Są zawsze dla Ciebie dostępne na mojej stronie www.bukardimaria.com. Link oczywiście również tutaj w opisie. Korzystaj z tego dokładnie teraz, gdy może masz troszeczkę więcej czasu, by szybciej stać się naprawdę sobą, aktywować Twoje ukryte zdolności, talenty, Twoją indywidualność i niepowtarzalność. Do zobaczenia, Twoja Maria Bukardi.